powracamy do historii, do tradycji przedwojennej, kiedy były słynne gonitwy. My żeśmy tu nazwali to Hubertus Nadsański, ze względu na to, że to są na Błoniach nad Sanem, na Łąkach dokładnie nad Sanem. Jest stadnina, jest przychylność gminy, szczególnie wójta. Mamy wspólny cel. Chcemy ludziom pokazać imprezę zorganizowaną na wysokim poziomie, żeby pamiętali, żeby przyszli na następny raz. Polscy myśliwi, polscy leśnicy i polscy rolnicy gromadzą się tutaj, aby pokazać swoje piękno. Święty Hubert, jak już może pewnie wszystkim wiadomo, żyjący na przełomie VII i VIII wieku, był wybitnym jeźdźcem. Niezależnie od tego oczywiście był zamiłowanym myśliwym. No, prowadził dość hulaszczy tryb życia, dopiero później szczególne zdarzenie, spotkanie z białym jeleniem i wedle podań usłyszeniem głosu Chrystusa, który nakazywał mu porzucić hulaszczy tryb życia i przejść na służbę Bożą, co rzeczywiście uczynił i później przez wiele lat pełnił służbę kapłańską, misjonarską, duszpasterską, nawracał pogan na chrześcijaństwo, w konsekwencji czego został uznany świętem. Ale przede wszystkim był również świetnym jeźdźcem i dlatego też uznawany jest za patrona jeźdźców wszelkiej maści koniarzy. Jest to rzeczywiście święto koniarzy, mówię w tej chwili o sobie, ale też i właśnie myśliwych i leśników, ludzi przyrody. Teraz jest renesans. Wszyscy się pchają do Związku Łowieckiego. Kiedyś było po 30 osób, dzisiaj jest już ponad 100. Przyjmujemy ponad 100, co zdają egzaminy. Stadnina koni żadną funkcjonuje od 1998 roku i od tamtej pory każdego roku organizowane są Hubertusy.
Sama gonitwa za lisem odbywa się już ponad 20 lat. W zasadzie odkąd powstała Stadnina Koni w Żabnie, ale to była bardzo kameralna impreza. Natomiast w takiej formule, razem z myśliwymi, przedstawicielami lasów państwowych, społecznością lokalną, impreza odbyła się po raz trzeci, ale już widzimy, że ma bardzo dużą publiczność. Bardzo mi zależało na tym, żeby koła łowieckie wyszły na zewnątrz, pokazały się. Dzisiaj widzimy namioty, piękne namioty z logami koła. Wiemy kto, nie wstydzimy się pokazać, że jesteśmy członkami Polskiego Związku Łowieckiego, jesteśmy myśliwymi. Dzisiaj serwujemy dziczyznę, bardzo zdrową, bardzo ciekawe zestawienia, bo można i gulasz, i bigos, i zraz, i jakieś zawijańce, i galanteria, wszystko jest to z dziczyzny. Chcemy pokazać, że ta dziczyzna jest smaczna, tą dziczyznę powinien każdy spróbować, jaka ona jest. Jest dosyć program ułożony tak, tematycznie związane z łowiectwem, więc już były pięknie grane sygnały łowieckie przez zespół działający przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Tarnobrzegu. Zespół nazywa się Raruk. Kierownikiem zespołu jest Teresa Sibiga. Słychać było. Pokazaliśmy sztandary. Prawie wszystkie koła mają sztandary. Tutaj to są piękne sztandary. Powrót do tradycji. Sztandar jest to symbolem idei naszego prawidłowego łowiectwa, historii. Impreza się rozrasta. Zdecydowanie widać to po tych kolejnych latach organizacji tejże imprezy. Biorąc pod uwagę fakt, że dopisują mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale to są też przede wszystkim miłośnicy konnej jazdy, miłośnicy łowiectwa, to impreza na pewno w roku przyszłym uważam, że będzie jeszcze większa. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie, że impreza będzie się rozwijać, ponieważ nasza współpraca z głównymi, można powiedzieć, organizatorami tej imprezy, a mianowicie z zarządem okręgowym, z panem prezesem zarządu okręgowego, panem Janem Czubem, z wójtem gminy Radomyś Janem Pyrkoszem, który tutaj dokłada bardzo wiele starań, żeby ta organizacja była taka, a nie inna, układa się bardzo dobrze i wiem, że plany są takie, żeby imprezę kontynuować i rozwijać. Gonitwa, pogoń za lisem jest to pewna tradycja, która ciągnie się od wielu lat. Można powiedzieć, że tradycje gonit wywodzą się jeszcze z wieku XV, głównie w Europie Zachodniej, a od XVIII wieku również w Polsce. Te tradycje do tej pory są utrzymywane, przy czym o ile wcześniej były to gonitwy rzeczywiście za żywą zwierzyną, w których brało udział po kilkudziesięciu, kilkuset niekiedy nawet jeźdźców i koni, o tyle teraz jest to rodzaj zabawy, nawiązywania do tej poprzedniej tradycji. Sama gonitwa polega na tym, że jeden z jeźdźców wciela się w postać lisa, czyli ma przewieszoną do ramienia lisią kitę, a zadaniem pozostałych jeźdźców jest złapanie tej lisiej kity. Nagrodą za to jest to, że w następnym, kolejnym roku, przy okazji kolejnego Hubertusa, ten, który złapał lisa, będzie właśnie uciekający.